W minioną niedzielę oddano do użytku wyremontowane boisko w Mikorzynie. Przez rok czasu zarówno boisko, jak i klubowy budynek zmieniły się diametralnie. Trudno oprzeć się wrażeniu, że w rekordowo szybkim tempie zrealizowano te inwestycje i to głównie z własnych środków. W miejscu, gdzie jeszcze rok temu był plac, chyba tylko ze względu na przeznaczenie nazywany boiskiem, teraz jest piękny obiekt sportowy, szatnie klubowe, odnowione, nowa murawa, przynajmniej o dwie klasy lepsza, jaką zaserwowano na stadionie miejskim w Kępnie, nowe ogrodzenie, piłkochwyty, nowe bramki i siedziska dla zawodników rezerwowych. A wszystko wykonane starannie i estetycznie przez grupę działaczy i miłośników miejscowego LZS-u. Mamy zrobione szatnie, mamy zrobione pomieszczenie dla sędziów, jesteśmy na etapie robienia pomieszczenia takiego dla trenera. Łazienki są w stanie takim, jaki są na razie. Ciepła woda jest najważniejsze, a uważam, że no, tyle nakład pracy, jaki myśmy położyli na ten obiekt, jeśli by gmina dała drugie tyle, to z tego zrobili naprawdę obiekt prawdziwego zdarzenia. Ile kosztował ten obiekt, ta modernizacja? Szczerze, nie robiliśmy jeszcze konkretnej kalkulacji, ale no, weźmiemy kiedyś to do ołówek do ręki, powiedzieliśmy sobie, że niedługo z takim zestawieniem pojedziemy do gminy, pokażemy, jaki był nasz nakład i prosilibyśmy o drugie tyle. Niech każdy się wykaże takim nakładem jak my, wtedy uważam, że będzie miało to sens, że jeśli damy od siebie i drugi da, czyli gmina nam pomoże resztę zrobić, wtedy będzie miało sens, będziemy się czuli wszyscy gospodarzem tego obiektu. Nie ukrywam, że pukaliśmy do gminy wielokrotnie, z tym, że no, troszeczkę napotykaliśmy na drodze ścianę. Uważam, że w tej chwili mam taką obietnicę, pani burmistrz, jeśli będziemy mieli z dołu zapewnienie od wszystkich prezesów taką kalkulację, ile wszystkie LZS-y dostały do tej pory z gminy na swoje obiekty, wtedy pani burmistrz powiedziała, że tą samą kwotę lub podobną wyasygnuje na nasz obiekt. Liczymy na to, trzymam panią burmistrz za słowo i myślę, że wspólnie ten obiekt zrobimy jeszcze piękniejszy. Potrzebne nam są trybuny, bo jak dzisiaj widać, nie ma tego, ale no, wszystko się od razu nie zrobi. Po prostu wypompowaliśmy się w tej chwili. Na ile nas było stać, tyle żeśmy zrobili, resztę oczekujemy, że nam pomogą. Pierwszy mecz na wyremontowane boisko obserwowało ponad 300 kibiców. Nowe boisko ma 100 metrów długości i 63 metry szerokości.